Witam ponownie w świecie Rimworda. Co my tu mamy teraz? Potrzebne jakieś źródło do zabawy, by koloniści polepszali sobie samopoczucie. Mamy także zniszczone ubrania. Tapia ma zniszczone ubranie. O, strzałka się pokazuje. Tapia jest tam. No, ciekawe właśnie. Fajnie, że to wprowadzili. I to, co jeszcze powinienem zrobić, to zmiana pisarza SI. Damy wyzwanie. Zobaczymy, co będzie. Nie chcę tego Extrema jeszcze włączać. Jeszcze nie wszystko poznałem w tej wersji. Zostałem po przełączeniu ekranu troszkę źle ustawiona rozdzielczość. No to kontynuujemy już na wyższym poziomie trudności. Od czego trzeba zacząć? No, przede wszystkim chyba zapewnimy im coś do zabawy. Z metalu, z drewna. Chyba raczej wezmę z tego drewna, drewniana kłoda. I gdzie oni mogą sobie rzucać? Może tutaj. Zawsze jeden z drugim będzie mógł porozmawiać. I zawsze będzie to w cieple, czy tam w chłodniejszej temperaturze niż było tam. Opcje, co tu jeszcze jest? Pokaż czas rzeczywisty. Pauza ok, przewijanie, praca w tle. To jest raczej niepotrzebne, ale zostawię już to sobie. Z czystej ciekawości. To kontynuujemy. Będę musiał także wykopać nieco surowców. Czyli zrobię to w ten sposób po prostu, że wydobędę stąd najpierw surowce. O, tutaj. Dzięki czemu tutaj wstawię ścianę, po to, by po prostu zwiększyć piękno mojego pokoju. Obszary oznacza obszar domu. Tak, to także jest mój obszar domu. Niech ludziki pilnują tutaj i sprzątają cały ten obszar. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli coś nie oznaczymy obszarem domu, to jeśli zostanie to uszkodzone, to nie będzie to niestety naprawiane. A to oznacza, że i to powinno być jako obszar domu oznaczone, ponieważ inaczej nie będą chcieli tego naprawiać. Konsola. Ten zajął się budowaniem. Wymieniamy płytki. Gdzie są jeszcze ściany do rozebrania? Gdzieś pewnie są. To jest ściana. Nie, to jest po prostu marmur. Myślę, że także powinienem rozpocząć badania w kierunku hydroponiki. Hydroponika, tu jest. I zastanawiam się także, czy nie zwiększyć po prostu rozmiaru moich upraw. Czy tego nie dodać. Na chwilę obecną może niech zostanie jak jest. A jeszcze poszukam, czy gdzieś jeszcze jakieś ściany w pobliżu są do rozebrania. Tu jest, ale coś może być w środku, więc jest nieco niebezpiecznie. Tu już widzę, jest rozebrane. Nikt tego na razie nie sprzątnął. Jest to cegła z piaskowca. Czy tutaj coś jest? Jest tak. Niezły kawał w sumie. Tu jest coś bliżej. I nad kolonistami tutaj jest jakaś graciarnia. Rozbierz. Tu i to także. No to już wyznaczone. Można przyspieszyć czas. Jak z żarciem. No tak, nie za bardzo, ale też nie jest aż tak bardzo źle. Idzie na spacer. O, coś go wzięło. Demontuje ścianę. Jak z tymi moimi działkami? Brakuje mi jeszcze surowców, to sobie rozwinę. Który to obszar? Gdzie mianowicie? A, tutaj, dobrze. A właśnie, jak to jest z dachem? Nie ma dachu. Skoro nie ma tu dachu, dlatego się obawiam, że jest, to możemy rozebrać wszystko, nic nam na głowę nie spadnie.
Ktoś się może za chwilę złamać. Jest to nasz górnik. Pytanie, co mu dolega? Czemu jest źle? Odpychająca sypialnia zjadł mięso insekta jako składnik. A, to też źle wpływa na nich. Czuje się źle, odrzucony przez budlek. O, nie, sprawdzałem po prostu, czy jeden jest kobietą, drugi mężczyzną, ale nie. Oboje to mężczyźni. Oraz obrzydliwe otoczenie i przerwany sen. No, trzeba nad tym popracować. Czyli pozamieniać te skały na mury. A ja także muszę sprawdzić, co jeszcze mogę wybudować, jeśli chodzi o produkcję. Właśnie, źródło zabawy przydało... A, już stoi ten kołek. Źródło zabawy przydało mi się zrobić, ale to już zrobili. Zestaw do szycia i maszyna do szycia. Myślę, że bardziej efektywna będzie maszyna. Muszę także jakieś miejsce ustalić, gdzie będę mógł umieszczać swój zakład produkcyjny. Lepiej by to było blisko wyjścia, albo ewentualnie by... To coś jest, jakieś pomieszczenie. Albo ewentualnie by było to gdzieś, gdzie sobie dobuduję drugie wyjście. Więc tak, czego my tu mamy dużo, jeśli chodzi o nasze surowce? Mamy trochę cegły z granitu, ale tutaj ludziki także rozebrały. Jest cegła z piaskowca. Struktury, ściana, cegła z piaskowca. Będzie taka mieszana ściana, ale to w niczym nie przeszkadza. Tutaj jest srebro. Buduje gościu jak torpeda, czy tam dziabie. A właśnie. Mogę przecież wbudować ten stół kamieniarski. Warsztat rzeźbiarza, stół rzeźniczy. Laboratorium naukowe. Tylko, że ten stół, ten niestety niczego mi nie da tak naprawdę. W chwilę obecną. Lepszy. Ktoś się zaraz może załamać. Ten. Jego samopoczucie spada. Nie jest dobrze. Ale myślę, że za chwilę już zacznie po prostu mi się polepszać samopoczucie. Gdy tylko zaczną powstawać te budynki, tak jak powinny. Znaczy nie budynki, a w rozumieniu ściany. Już wtedy będzie miało to sens. To otoczenie zmieni się już z takiego brzydkiego na coś lepszego. Te wszystkie graty trzeba powynosić, ponieważ to też wpływa na ich samopoczucie. Tutaj światło trzeba będzie też zamontować. To zabrać, ponieważ po tym, gdy biegają, to się spowalnia ruch. No tak myślałem, odkryto nowy obszar. Niezbyt dużo. No tak, może ja w tym miejscu zrobię... Zrobię sobie takie składowisko oraz... Oprócz składowiska... Także światło będzie potrzebne. Oprócz składowiska zrobię sobie tutaj taki zakład cały wytwórczy. Tutaj będę wszystko trzymać. Ależ już szybko kopię. Jeszcze chyba nie miałem gościa, który tak szybko zasuwa. Czy to jest oznaczone jako... Tak. Mięso z wielbłąda, mięso z gigantycznego pająka. No, wcześniej czegoś takiego nie było. Teraz się to zaczęło. Czy też trzeba, widzę na to patrzeć. Już dwóch. Dwóch jest bliskich załamania, a ja tutaj walnę ten stół. Ale oprócz stołu to jeszcze światło by się tutaj przydało. Może tak w środku pomieszczenia mniej więcej. Tak, produkcja. I tutaj umieścimy... Właśnie, co? Maszyna do szycia. Jeden tu. I warsztat rzeźbiarza też jeden sobie zrobię. Bo czy ja mogę wybrać, z czego ma to być? Tak, jest srebro i są te kłody. Ja sprawdzę, czy te kaktusy dają kłody. Rąb drzewo. Zobaczę też, czy mogę sadzić kaktusy. Obszary. Strefa wzrostu.
I czy to może kaktus rosnąć? Nie ma. To może topola? Topola czy brzoza? Topola ile wzrasta? 15 dni. Topola rośnie 15 dni, natomiast brzoza 20. Brzoza 20. To może najpierw skieruję się ku temu szybciej rosnącemu, czyli ku topoli. A, niech będzie topola. Teraz tak, jeśli chodzi o surowce, mam 176 metalu, a wieżyczka potrzebuje chyba około 250, z tego co pamiętam, mogę się mylić. 175, akurat. To może sobie budowniczego złapię. Cegłę niesie. I poprosiłbym przynajmniej o jedną wieżyczkę, by się bronić. Może tą jedną, taką bliską. To ja sobie po prostu zbuduję blisko siebie obrona. Jedna gdzieś tu. Wiesz co, panie, zamiast tego najpierw proszę o wieżyczkę. Jak ktoś zaatakuje, przynajmniej będzie jakaś prowizoryczna obrona. Ponieważ w tej chwili nie ma takiej możliwości. A i muszę także wyrzeźbić tutaj miejsce pod uprawy. Więc tutaj zaraz... O, jest wieżyczka. I ją oczywiście wyłączymy. Ponieważ zeżre mi cały prąd. Jeszcze ktoś jest na nogach, tapie. Gotuję proste danie. Panie, weź pan to wyłącz. Lekarz, pacjent, strażnik. I woźny. Każdy ma tego woźnego, tylko czemu nikt tego nie wyłączy? Dobra, już jest wyłączony. Nie wiem, co to wcześniej ustawiłem. Troszkę odpoczną. To wszystko jest do wyniesienia stąd. Trzeba to oczyścić. A także, skoro jest tu strasznie brudno, to pasowałoby sprawić, by ktoś się zajmował tym sprzątaniem. Tu jesteś wyznaczony. Odbijemy priorytet budowniczy. Może nie budowniczy, niech się tym nie zajmuje. Ten jest tragarzem, później sprzątaczem. Niech będzie. Dziki sobie odpoczną. Myślę także o tym, by jakaś wieżyczka stała w tym odcinku w środku, po to, by móc się bronić, jeżeli gdzieś tu pojawią się robaki. Jak samopoczucie? Już jest w połowie. Tapia ma niskie. A mój budowniczy... Tylko tak, znowu zaczęło się to samo. Zamiast zebrać za jednym zamachem, tapia co robi? Gra w podkowy. Ja cię poproszę jeszcze o... A. Ona nie może transportować. Zamiast sytuacji, że bierze jedną rzecz i buduje, to on lata po każdy ten element na miejsce. Co oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem. O, handel. Tylko tak, trzeba skasować to tu. Usuń. I tutaj utwórz składowisko. Zaraz mi to poprzenoszą. A właśnie. Zaraz mi się zioła leczyć, czy zepsują. Muszę tutaj także zioła stawić. Przedmioty. To chyba nie jest przedmiotem. Leki i zioła lecznicze proszę zanieść do lodówy. Dobra, budowniczy buduje. Powoli to jakoś nabiera kształtu. Jak tam piękno.
Czemu to jest minus 45? To jest chyba po prostu brud. Dobrze, zadbajmy w takim wypadku o ich samopoczucie, by nie było załamania. W takim wypadku ktoś zostanie na stałe sprzątaczem. Górnik na równi ze sprzątaczem. Tak zróbmy. O, już widać, to był właśnie syf. Ktoś się załamał. Górnik się załamał. No ale jak widać, trzeba poświęcić ten czas i posprzątać, ponieważ nie będą się wtedy załamywać aż tak często. Nie będzie tego syfu wokół, będzie ładniej. Ktoś się znów może załamać, tak? Pytanie czemu? Niewygodnie, brzydkie otoczenie. Rozpadające się ubranie i czuje się strasznie. Co ona ma na sobie, jeżeli się rozpada? Spodnie się rozpadają. A po tym trupie te spodnie, gdzie się podziały? Już ktoś sobie wziął? O, to jest idealnie praktycznie moje to pole więcej, obszar, który nadajnik zabiera. Tak, zwiększmy jednak ten priorytet sprzątania. Przynajmniej na chwilę, nim to nie nabierze kształtu. Ponieważ każde załamanie to też sytuacja, kiedy ludzik w ogóle nie pracuje. Jest lepiej po prostu, jeśli posprzątają, nim ma się po prostu znowu załamywać i ma nie pracować. Muszę także pomyśleć o składzie wewnątrz. Ponieważ w tej chwili wszyscy latają na zewnątrz i jest to zupełnie niepotrzebne. A tu się teraz zrobiło ciemno. Dostawmy jeszcze jedno oświetlenie. Meble i tutaj jedna lampa. No to chyba dobra lokacja. Budowniczy jest gdzie? Tutaj i cegłę niesie. Ale ja bym raczej prosił, byś lampę zrobił. Jest i lampa. Co tu jest? Nie ma opisu. No, wszyscy odpoczywają. Może zabiorą się za sprzątanie i trochę się tu polepszy. Najtrudniejsze właśnie są te pierwsze dni kolonii, kiedy jeszcze nic nie jest gotowe. Ze wszystkim jest kłopot. Muszę też pamiętać teraz o tym, by nie dodawać tych skarabeuszy do jeżarcia, a jak już przerabiać po prostu na paszę dla zwierząt. A właśnie, pasowałoby też paszę na zwierząt, dla zwierząt wytworzyć. Jest. Nie rób jeden razy, tylko rób do uzyskania. Tylko nie mam mięsa, nie mam siana. 40. 50. Niech będzie 70. Powstała kolejna. No i teraz muszę też budowniczy. Czy budowniczy może skończyć to? Potrzebne materiały. Jakie? Drewniana kłoda. Czy tapia może wyciąć drzewo? Never do, wycinamy. To w takim przypadku kto? Co robi spajderka? Prowadzi badania. Wytnij olbrzymi kaktus, który da nam drzewo. Zobaczmy właśnie, czy powstanie drzewo. Powstało drzewo z kaktusa, o. Architekt, polecenia. Rąb drzewo. Wyłączę to piękno. Gdzie jeszcze jakiś kaktus jest po prostu, bez sprawdzenia planszy. Tu są dwa. Tu jest jeden. Muszę pozbierać całą policję. Tu jest jeden, a czyja to krew?
Czy gdzieś jeszcze? Tutaj są dwa. Tu jest jeden. No i chyba na razie styka, jeśli chodzi o drewno. Coś tam mam troszeczkę. Jak ludziki, tutaj też pasowałoby postawić oświetlenie. A z prądem? Prąd jest. Dostawmy także na wszelki wypadek, jeśli chodzi o energię, baterię. I myślę, że tutaj powstanie moja farma, jeśli chodzi o produkcję żywności. Teraz tak, produkcja, struktury, meble, lampa słoneczna, chyba tu, w tym miejscu. Tym razem zrobię troszkę inaczej, ponieważ postawię to w pionie. Zobaczymy, jak się to sprawdza. Zaczęli sprzątać. Tak, przejście już jest czyste. Szybko się brudzi, no ale cóż poradzić. Także będę musiał drzwi automatyczne opracować, by zwiększyć tempo poruszania się ludzików, ponieważ teraz za każdym razem muszą otwierać. Jest hydroponika. To w tej chwili właśnie będą drzwi automatyczne. Ktoś się tam może za chwilę załamać. Znowu ten budowniczy. Czy coś tym razem jeszcze gorzej się dzieje? Już jest coraz lepiej. Oczyszczenie się. Co, nawrócił się? Czuję się źle, brzydkie otoczenie i przerwany sen razy 4. Z tym to zaraz się wszystko wypogodzi. No i zaczęło się przełączenie na wyższy poziom trudności. Piraci w ilości 3 sztuk. Maczuga. Maczuga. Lekki karabin maszynowy. O, będzie kłopot. Oni dojdą od góry. Jak widać, wieżyczka się w tym momencie przyda. Czy ja jeszcze zdążę ją zabudować? Gdzie jest mój budowniczy? Zajmij się pracą na dworki z piaskiem. Zobaczymy, czy zdąży. Bo oni już tu do mnie ostro zasuwają, a tak przy okazji właśnie trzeba to włączyć, jeśli chodzi o zasilanie. To może to po prostu włączyć w ostatniej chwili. Choć nie, ta dwójka ma maczugi, to i tak będzie tu szła. Nie ma sensu się bawić w włącz-wyłącz. Niech to już chodzi. Ten worki z piaskiem buduje. Będziemy się po prostu za nimi chować. Jak daleko są wrogowie? Coraz bliżej. A właśnie, tak w ogóle to zapiszę grę, żeby nie musieć tego powtarzać. Luna 02. No i tak, ten ma nóż. Z nożem nie powalczy. A reszta już powinna gotować się do obrony. A, to ma karabin. To z karabinem tutaj zapraszamy. A ten co robi? Przenosi metal do wieżyczki. Jest jakiś metal? A, tu jest wieżyczka. On niesie na miejsce. Ten w międzyczasie buduje. Dobra, przyjmiemy go, ponieważ już idą to wrogowie. I niech on się tutaj po prostu zbunkruje. Ten niech przejdzie o to jedno pole. Ależ oni szybko biegają. A, dostał i zwiewa. A ten goni za tym. Teraz wyłączmy to piękno, tylko przeszkadza. Walczy wręcz z Budlek coś tam. Myślę, że zaraz go wyleczą, tego. No, ta dostała. W takim wypadku niech się schowa. Ten zginął. Co jej się stało? Rana postrzałowa, torsu oraz lewej nerki. A, niedobrze. Ci zaraz go powinni wyleczyć. To tak, ten ją widzi, a jak ta się schowa, to co robi?
Chowa się. Ale w tym czasie moi do niego strzelają. To dobrze. Niech on tam siedzi ukryty. Oni go rozwalą. To teraz ta może już spokojnie wyjść. Zawsze to jedna osoba strzelająca więcej. Piraci uciekają. Tu jest jedna osoba, którą nas to naleci. Tą. Nie będę jej gonić. No i teraz tak. Jeszcze trzeba z tym trupem zrobić. Zyskałem karabin. Kosztem zdrowia tej. Nie spodziewałem się, że ją trafi. No ale trafi. W takim wypadku jedno łóżko. To będzie jej łóżko, które zrobimy łóżkiem szpitalnym. Na chwilę obecną przynajmniej. Niech ona tam odpoczywa, aż wyzdrowieje. I trzeba będzie ją wyleczyć. Tylko to się kurde zaraz zepsuje. Czemu nikt tego nie nosi? Zajmij się transportem. Tych możemy zwolnić. Ten niech rozbierze. A ten niech rozbierze tego. Przy okazji rozwiąże się problem z portkami, z tymi rozpadającymi się ubraniami. A to możemy także już wyłączyć. No i teraz co z nimi zrobić? Trzeba chyba grób gdzieś wykopać. Gdzie te groby? Tutaj, to w jeden grób wykopny. A później będę jęczeć, że widziałem trupa. Widziałem śmierć człowieka. Właśnie o to chodzi. Włączę, wyłączę zasilanie. To tak, ta się tam położyła, jeszcze nie. Gdzie jest budlek? Tu jest budlek. Niesie metal. Najpierw zajmij się leczeniem. Tapi. No, wykorzystamy tego. W końcu to schować. Za chwilę stracę to. Naprawdę szkoda. Zajmij się pracą nad grób. Jest godzina 21. Za chwilę będą się kłaść spać. O, niestety konstrukcja się nie udała. Ale to akurat nie zżywa materiałów, to kosztuje tylko czas kolonisty. Udało się, gdzie leci? Prowadzi badania. W takim wypadku zajmie się grzebaniem. Tak, kto ma dobre samopoczucie? Chyba ta spajderka. W takim wypadku jednego człowieka poszatkujemy. I sprawdzimy, co to da. Czy bardzo jej się pogorszy samopoczucie? Tutaj zlecenie. Poćwiartuj stworzenie. Tu poćwiartuj. Powtarzaj bez przerwy. Może nie. Rób x razy, jeden raz i także i zwłoki ludzkie. Pochowała. Prowadzi badania, czyli jeszcze nie ma nocy. Zajmij się ćwiartowaniem. Tego poćwiartujemy. Teraz tak, kto jaką ma broń? Tu jest nóż. Gdzie jest nóż tutaj? Upuść. I jak się prześpisz, to będziesz mieć karabin myszną. Reszta poszła spać. I teraz zobaczmy. Widziałem zwłoki i śmierć człowieka. Kiedy to startuje właśnie? Nigdy nie widziałem. No jest. Poćwiartowałem człowieka, minus 6. No, zaczęło się. Zaczął się pierwszy problem. Zaczęła się noc. Właśnie myślałem, żeby postawić gdzie indziej jeszcze zapasową baterię, ale nie zdążyłem. Ja ich niestety muszę obudzić. Odpoczywa. Kurczę, a co z pożarem? Strażak, wszędzie jedynka. Akurat nie budowniczy lekarz. Jak tam zdrowie? Chodź na chwilę. Gasi pożar. No dobrze, ci gaszą.
A pewnie też pójdzie gasić. Poszli spać, a ja muszę tutaj jeszcze położyć kabel, który się rozwalił. Czy ty potrafisz budować? Tak. Masz obok, to zbuduj. No, możesz iść spać. To odpoczywa i chyba nic jej nie będzie z tej rany postrzałowej. I zwarcie.